No witam Was serdecznie. Patrzę prosto w słońce, dlatego mogę się troszkę wykrzywiać. No witajcie, z tej strony Sebastian. Kolejną przygodę czas zacząć. Zaczynam nagrywanie dosyć późno, dlatego że z domu wyszedłem już kilka dni temu. Coś chyba nagrałem w tym Olsztynie, prawda? Tak, coś tam nagrywałem. Więc byłem w Olsztynie na takim krótkim szkoleniu z przetrwania na morzu. Szkolenie, słuchajcie, odbyło się w jeziorze. Temperatura wody 4 stopnie, ale mieliśmy takie specjalne pianki, które chroniły przed wychłodzeniem. Więc było bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. No, fajna przygoda. Bo wcześniej to szkolenie miałem w Houston i to na basenie, więc woda była cieplutka i było bardzo przyjemnie. Tutaj było bardziej hardkorowo. Jaki jest plan? Dojechałem do Warszawy Gdańskiej, jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Większa stacja niż Warszawa Zachodnia. Ktoś tam miał straszny ból, że powiedziałem, że Warszawa Zachodnia to mała stacja, a tam podobno dużo pociągu przejeżdża. No nie wiem, no ja odniosłem wrażenie, że to była mała stacja, może się myliłem. Tak się teraz rozglądam, bo troszkę zamieszanie mają z tymi pociągami. Nawet pani na informację jak mi podała, według niej miałem właśnie tym pociągiem jechać, który jedzie na Wolę. A potem sobie w razie czego sprawdziłem, okazało się, że pani wprowadziła mnie w błąd. Potem poszedłem zweryfikować i okazało się, że faktycznie wprowadziła mnie w błąd, ponieważ on kończy swój bieg na Woli, nie jedzie dalej na Zachodnią. A ja muszę teraz się dostać do Warszawy Zachodniej, gdzie następnie przesiadka na lotnisko Chopina, z tym, że samolot mam dopiero jutro rano. Z tym, że mam go tam o 7 z hakiem rano, więc w żaden sposób nie byłem w stanie jakby wcelować z tymi pociągami tak, żeby zrobić to szkolenie, wrócić do Katowic, a potem znowu tutaj przyjechać. Dlatego musiałem bezpośrednio z tego Olsztyna tutaj właśnie przyjechać. No i noc albo mam do wyboru, albo spędzę całą noc, 12 godzin na lotnisku, albo do hotelu pójdę. No to wiadomo, będę starał się jednak do hotelu pójść, dlatego że podróż bardzo długa, nie ma sensu zaczynać jej od nieprzespanej nocy, prawda? Bo nie daj Boże, dostanę jakieś temperatury, rozchoruję się i na lotnisku powiedzą mi halt, ma pan gorączkę, nigdzie pan nie poleci. Dlatego nie będę ryzykował i prawdopodobnie pójdę do hotelu, o ile mnie wpuszczą, bo teraz to różnie bywa. Patrzcie, jaki mam outfit, jak Sheldon Cooper z Teorii Wielkiego Podrywu. Kurtka, koszulka na długą. No, cieszę się bardzo, że taki był pozytywny odzew z Waszej strony, jeżeli chodzi o materiał z Togo. Mnie osobiście się on nie podobał, to teraz Wam powiem, że nie podobał mi się i nawet się zastanawiałem, czy go w ogóle wrzucić, albo czy nagrać jakieś takie wyjaśnienie, że kurczę, tak kiepsko trochę wyszło, bo nie miałem jak nagrywać czegoś ciekawego. No ale potem postanowiłem, dobra, nagrało się, już to wrzucę, jak ktoś nie będzie zainteresowany, to zwyczajnie sobie przewinie, tak? Ciekaw jestem, teraz jest 2 kwietnia, jak się nie mylę, to dzisiaj, właśnie teraz, za chwilkę o 18.30, więc za 12 minut pojawi się kolejny filmik. Aha, to teraz jak do Was mówię, to jeszcze nie widzieliście tego materiału, dobra, taki powrót do przeszłości, tak się to mówi. Chodzi o to, że nagrałem chyba 2 dni temu taki filmik, ale ten filmik dopiero dzisiaj się opublikuje, dlatego że nie chciałem, żeby było tak, że 2 filmiki się w jednym dniu pojawiają na przykład, prawda? Więc tak naprawdę to dopiero, jak teraz mówię, to on się dopiero za 12 minut u Was pojawi, ale jak ja ten filmik wrzucę, to tak naprawdę już będzie pewnie, nie wiem, może kilka dni po tym fakcie. Więc żyję w kilku alternatywnych rzeczywistościach. W każdym razie w tym filmiku mówiłem, że pokazałem Wam pewien obiekt. Teraz mogę już o tym obiekcie powiedzieć. W tym miejscu, właśnie w Lome w Togo, miałem robiony wymaz na COVID-a. Więc możecie sobie zobaczyć, jak tam wyglądałem, jakie tam są warunki sanitarne. Nie było to zbyt takie komfortowe. Przyjechał taki doktorek w mokasynkach na wypasie, buciki takie no, wypastowane, spodnie na kant, śmiesznie to wszystko wyglądało i robił ten wymaz w takim właśnie dziwnym miejscu. No, dużo by opowiadać o tym Lome, szkoda właśnie, że nie mogłem pokazać tyle, na ile chciałbym pokazać, ale to takie życie. Zrobię teraz taką małą panoramę, zobaczmy co tutaj jest. No, Warszawa robi wrażenie, jeżeli chodzi o te, o powiedzmy, centrum i okolice. Piękne, wysokie budynki, jest ok. Dużo nowych też się buduje. Jeżeli chodzi o porównanie do innych polskich miast, no to nie ma się co oszukiwać, Warszawa wypada dosyć korzystnie. Z tym, że lubię, znaczy tak, no lubię Warszawę. No doceniam Warszawę, to jest nasza stolica, wszystko jest super, ale nie wiem, czy chciałbym, słuchajcie, tutaj mieszkać, bo dużo osób też mi polecało, żeby właśnie w Warszawie zamieszkać. I słuchajcie, tak ostatnio się nad tym zastanawiałem, właściwie to dzisiaj i wczoraj się nad tym zastanawiałem, jak ktoś z takiego Olsztyna, tak,
z Olsztyna przyjedzie do Warszawy ze słoikami, tak? No to mówi się na nich, a słoiki jakieś prymitywy przejechały i tak dalej. Z drugiej strony, jak ja zobaczyłem te dzieciaki, bo byłem też tam, wiadomo, byłem na plaży w tym Olsztynie, nad jeziorem, Ukiel, Sukiel i tam jeszcze jest Długie, czy jakoś tak. No takie trzy jeziorka jakby zaliczyłem. Jakie tam są szczęśliwe te rodziny, chodzą sobie z dziećmi na plażę, łabędzie, cisza, no piękne jeziora i tak dalej, prawda? Gdzie się bawią te dzieciaki z Warszawy? Wyjdą na ulicę, gdzie torowisko, kostka brukowa, co chwilę jakiś żul zaczepia. Więc kurczę, wszystko ma swoje plusy i minusy i ja jestem zdania, że każdy musi znaleźć dla siebie miejsce. Jedni lubią taki miastowy gwar, ścisk, hałas i tak dalej, podczas gdy inni wolą właśnie jeziora, lasy, ciszę i spokój. Ja chyba należę do tej grupy i wolałbym jednak zamieszkać w jakimś takim małym miasteczku, gdzie jest piękne okoliczności przyrody występują. Dobra, już nie truję. Na chwilkę powinien przyjechać mój pociąg, więc zaczynam się szykować. Mam nadzieję, że nigdzie przypadkowo nie sfotografuję nazwy firmy. Staram się jak mogę, żeby jej nie uchwycić. Wszystko zakrywam, ale mam nadzieję, że czegoś takiego nie zrobię, bo to murowane kłopoty. Coś mnie prześladuje ta Warszawa Zachodnia. Z peronu 8 musiałem tutaj przyjść, to jest tam na horyzoncie, targając dwie torby, które łącznie ważą 40 kilo. Fajna ta Warszawa Zachodnia. Taki bilecik mam, słuchajcie, to jest na przesiadki. I możemy sobie teraz zegarek nastawić. Zobaczymy, czy mam takiego zooma. Drugi, ze stacji Sulejówek Miłosna do stacji Warszawa Lotnisko Szebena. Planowy przyjazd pociągu. Źle nie jest. Dobra, idę dalej, muszę to targać. No hej, ponownie, jak widać, jestem w hotelu, ale nie było to takie oczywiste. Słuchajcie, jak wylądowałem na dworcu, tutaj na dworcu lotniska Chopina, podszedłem do pierwszej lepszej taksówki i mówię mu, proszę mnie zabrać do jakiegoś taniego hotelu gdzieś tutaj w okolicy. A on mówi, że to jest niewykonalne, bo wszystkie hotele są zamknięte. No byłem zaskoczony, a mówię, dobra, no nie wiem, o co mu gościowi chodzi. Wiem, że są otwarte, on gada, że są zamknięte. W każdym razie wszedłem do środka tam, do budynku, do lotniska. Zjadłem sobie coś tam w maku, bo tylko mak był otwarty. Za chwilę tego maka zamykali. Tak stwierdziłem, a może wytrzymam do rana, nie będę tego hotelu teraz szukał, jeździł po Warszawie. Ale potem kolega się odezwał, który razem ze mną leci na ten Tajwan. I on mówi, że ma hotel tutaj, znalazł właśnie i dosyć blisko i tak dalej. Mówię, a dobra, piernicze, bo chodzi o to, że on jest samochodem, więc rano razem z nim samochodem wrócę na lotnisko, nie będę musiał dwa razy za taksówkę płacić. No i w każdym razie wziąłem taksówkę i przyjechałem tutaj do tego hotelu. Hotel nazywa się Garden. Najtańszy pokój kosztuje jakieś 165 zł. Pokażę wam, jak tutaj wygląda. Otwórzmy drzwi. Taki mini tour zrobimy. Czyli tak, w jedną stronę w ten sposób. Połowa budynku zdaje się być w ogóle jakoś odłączona, bo nie można było na windzie wybrać tych przycisków do niektórych pięter. Tak wygląda po wejściu. Bardzo duże lustro po prawej stronie od podłogi do sufitu. Tutaj są drzwi prowadzące do ubikacji oraz prysznica. Fajnie to wygląda, co nie? Tutaj jest taka ścianka ze szkła zrobiona, jest tam lustro, tu właśnie toaleta wspomniana wcześniej oraz prysznicowa kabina prysznicowa. O tak, fajnie, zobaczcie. No, bardzo elegancko to wygląda, jak na taki budżetowy hotel. Bardzo mały pokój oczywiście, to jest tak łóżko, takie duże łóżko i tam zaraz okno. To się rusza? Tak, rusza się to, ale fajne, bardzo nietypowe rozwiązania mają tu zastosowane. No i tam jest szafa jakaś ukryta. I tyle. Ja się nie będę, ale mi ręce bolą od dźwigania tych toreb, masakra, poważnie. Te Warszawa Zachodnia mi dała w dupę, musiałem tyle przenieść to. Aha, tylko jedna torba miała kółeczka. No nieważne. Idę teraz spać jak najszybciej, tylko temu koledze wyślę namiary, w którym pokoju się zatrzymałem. Nawet nie wiem, czy do internetu będę się podłączał. No i nic, może jakiś szybki widok, jaki to jest widok. Szybkie ujęcie, znaczy się, aj fuck. Jaki to jest widok z okna. Opla. Widok jest na hotel Nowotel. Kładka jest taka duża tutaj. Nie wiem, czy to dobrze widać. No nic ciekawego.
prawdziwa przygoda zacznie się jutro, bo podróżowanie w czasie koronawirusa nie jest ani przyjemne, ani bezpieczne, ani tanie. Dobra, no to nic, ja idę spać, dobranoc, trzymajcie się i do jutra, hej. Jeszcze taki bonus na szybko, nie zauważyłem tego wcześniej, zobaczcie jaki panel tutaj jest sterujący. Można zmieniać, można te, jak to się nazywa, blinds. Brakuje mi słów, jestem zmęczony. No nie wiem, przepraszam, jestem naprawdę zmęczony i nawet nie potrafię tego przetłumaczyć. Można zapalić światło, zgasić światło. Comfort light, co to jest comfort light? O! Całościowo można wszystko wyłączyć. Żaluzja nazwijmy to, nie żaluzja, tylko to jest roleta, o! Roletę można tutaj na przycisk regulować i światła wyłączać, włączać. No fajne, fajne. Dobra, no już kończę, bo mi się tak język plącze, jestem zmęczony. No witam was ponownie. No słuchajcie, co ostatnie ujęcie, jak się nie mylę, to było w hotelu tam w Warszawie, a teraz jestem w końcu w Tajpej. Szczęśliwie udało się dotrzeć przez Amsterdam właśnie do Tajpej. Cała odprawa, podróż tego, nie ma sensu, bo bardzo dużo o tym opowiadać, nie chcę was przynudzać. Zaraz wam pokażę pokój, bo jest naprawdę rewelacyjny. Spędzę tu następne 2 tygodnie. Możliwe, że będę miał potem tydzień wolnego, czyli nie będę musiał siedzieć w pokoju, będę mógł sobie zwiedzać ile będę chciał, ale jeszcze pewności takiej nie mam. Pożyjemy, zobaczymy. Więc teraz ja wrzucę ten filmik, który teraz nagram, żebyście wiedzieli, że dotarłem cały i szczęśliwy tutaj. No i pokażę wam szybko ten pokoik. Tutaj jest wejście, zaraz później, co to jest przesunę, a tak są drzwi wejściowe do łazienki, tak? Do łazienki z ubikacją, czyli mamy tutaj ubikację. Obiekt nazywa się Hans Hotel i jest na liście właśnie tych hoteli, które oferują usługę kwarantanny, ale ogromna kabina prysznicowa, takiej dużej, jejku, deszczownica, no to ja stąd nie będę wychodził, przyniosę sobie tu krzesełko i tu zostanę. Mamy lodówkę z zamrażarką, jest pusta, tak jest, o tutaj jest coś do picia widzę, są jakieś rzeczy. Jest mikrofala, jest, zobaczcie, jest z lewo zmywak, można sobie herbatkę zrobić. Ciekaw jestem, czy są to jakieś naczynia, czy puste szafki. Puste szafki są. A co tutaj, pewnie kosz na śmieci. Otwieracz. No dobrze. Patrzcie, jaki duży pokój, prześlicznie się to prezentuje. Jest też biureczko, wersaleczka, duże łóżko, ogromny telewizor. Bardzo ładnie jakościowo to wszystko wygląda, ale słuchajcie, widok jak wymiata. A tutaj jeszcze szafy, co w tych szafach, nie będę pokazywał. Tam mam bluzę z nazwą firmy, więc nie pokazuję. Dobra, tutaj co, szafy, ale uwaga. Zobaczcie ten widok. Czy się nie mylę, czy to jest ten najbardziej rozpoznawalny, znany budynek na całym Tajwanie? I akurat mam na niego widok z okna. Tylko teraz jest mgła, ale rozpoznajecie go pewnie, co? Jak palma, czy to nie wiem. Kończy się gdzieś tam w chmurach. Jak będzie ładniejsza pogoda, to jeszcze raz to pokażę. Aczkolwiek właśnie liczę na to, że jednak będę miał trochę wolnego czasu, będzie mi dane wyjść i coś ponagrywać, gdy minie kwarantanna. A do tego czasu będę tylko i wyłącznie może ewentualnie nagrywał jakieś filmiki tutaj z hotelu, może właśnie przeczytam wasze komentarze, ustosunkuję się do nich i tak dalej. No więc teraz 2 tygodnie tutaj właśnie czekam, możliwe, że 3 tygodnie, na szczęście to jest czas płatny i to dobrze płatny, więc nie ma co rozpaczać. Jedyny minus taki, że jak wrócę do Polski, to prawdopodobnie też kwarantanna mnie czeka, ale tym się będę przejmował za 2 miesiące. Ach, zastanawiam się, czy wam jeszcze czegoś nie opowiedzieć w związku z tą podróżą, ale jestem troszkę taki, jest troszkę herbatki, dużo herbaty. Jestem zmęczony, śpiący, bo podróż była długa, więc za chwilkę się tutaj położę, odpocznę i mam czekać teraz na połączenie telefoniczne, ma dzwonić do mnie recepcja, żeby wyjaśnić mi wszystkie zasady, jakie tutaj panują.
żeby nie dostać miliona kary, milion tych ich lokalnej waluty. Nie wiem, ile dokładnie to jest w przeliczeniu na polskie, ale na pewno dużo. Dobra, trzymajcie się dzielnie, do zobaczenia. W sumie to ja się mam trzymać dzielnie, nie? No ale wy też, no trzymajcie się, hejka. I do zobaczenia, do usłyszenia. No witajcie ponownie, miałem wrzucić ten filmik wczoraj, ale już byłem za bardzo zmęczony, zrobię to za chwilę, tylko postanowiłem, że jeszcze się dogram, dlatego że pokażę wam właśnie, jaki tam piękny widok jest, gdy nie ma mgły. O, patrzcie, jakie ujęcie. I chciałem jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć. Zastanawiam się, czy w ogóle nie nagrywać, jak tutaj wyglądają posiłki, dlatego że może was to interesować, jaki jest standard właśnie na Tajwanie. Te posiłki, które otrzymuję, są dosyć takie specyficzne, więc no, korci mnie zwyczajnie nagrywać to, no bo to zajmie dosłownie kilka sekund takie ujęcia każdego dnia, a może kogoś to interesuje właśnie, jakie to jest jedzenie i jaki standard. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiem wam, co mnie tak dzisiaj zastanawiało, co mi chodziło po głowie. Otóż mamy kryzys, tak? W sensie, że jest kryzys związany z tą, nazwijmy to, pandemią, chociaż coraz bardziej wierzę w to, że ten COVID zostanie z nami tak samo jak i grypa. Na grypę mało kto się szczepi, nie ma sensu się szczepić na grypę ze względu na to, że ona mutuje i co roku ta szczepionka musiałaby być inna i tak dalej. No i prawdopodobnie tak samo będzie z COVID-em i prawdopodobnie śmiertelność będzie taka sama albo podobna jak w przypadku grypy. Ale wiadomo, teraz jest teraz szczyt i trzeba w jakiś sposób przeciwdziałać temu, żeby nie było takiego piku, tak, że nagle, nie wiem, 50 milionów osób choruje w jednym kraju, bo wtedy to jest bardzo, bardzo problematyczne. Ale do czego zmierzam? Do tego, że skąd ludzie biorą teraz pieniądze? Takie dziwne pytanie. Chodzi o to, że jak ja tutaj jestem, ktoś mi za to płaci. I to są niemałe pieniądze, prawda? No to jak to się dzieje, że w czasach tego kryzysu kogoś stać na to, żeby płacić takim pracownikom jak ja? No i tak sobie poszedłem po nitce do kłębka. No i zobaczcie, ja mam płacone, płaci mi firma, która mnie zatrudnia, czyli ta firma od turbin wiatrowych. Im płaci klient. Klientem jest producent tych turbin. Ich klientem znowuż jest, czyli ten, kto kupił od nich turbiny, czyli ta firma energetyczna tutaj gdzieś powiedzmy na Tajwanie, tak? A firma energetyczna skąd ma pieniądze? Ano sprzedaje elektryczność cywilom, tak? Czyli takim ludziom jak ty i ja, oraz firmom, fabrykom. Między innymi jakim fabrykom? Na przykład, nie wiem, bodajże Nvidia ma tutaj chyba swoje fabryki, może karty graficzne tutaj robią, które sprzedają za ogromne pieniądze. Kto kupuje te karty graficzne? No znowu firmy albo osoby prywatne, tak? Więc wszystko się zaczyna i kończy praktycznie na tych osobach prywatnych, a jako że jest ich bardzo dużo, no to grosz do grosza i się te pieniądze uzbierają. Dobra, to teraz jeszcze ujęcie za dnia. Zobaczmy może, jak wygląda tutaj to przejście. Bardzo aktywne, ruchliwe. Strasznie mi się to podoba. Zobaczcie, cztery pasy w jedną, cztery w drugą, a z tej strony po dwa pasy. No i najważniejsze to ten piękny budynek. Wczoraj nie było widać tego wierzchołka. Iglica nie jest zbyt wysoka. No i co, obiecuję, że a tam jeszcze taki ładny budynek obok. I nie ma co zwlekać, wrzucam ten filmik teraz. No trzymajcie się, hej.